Łukasz, no cieszy zwycięstwo, no i cieszy twoja dobra forma, znowu skuteczność gdzieś tam na poziomie 50% mniej więcej. No tak, ale jak powiedziałem wcześniej, no koledzy robią ten poprzedni mecz niesamowitą robotę w obronie, no, tracimy 23 bramki, no z obrony mamy naprawdę super i gdzieś tam ta skuteczność w ataku, no jest tam taki wynik. Bardzo cieszy to zwycięstwo, bo naprawdę był to ciężki mecz i zwycięstwo za 6 punktów. Właśnie ty drugie z rzędu zwycięstwo, to na pewno cieszy? Tak, ale wiemy, jak ciężko się gra z Kwidzynem, tak, no jest to doświadczony zespół, no ale wygrywamy. Super mecz zagrali wszyscy, naprawdę bardzo się cieszę. Zastanawiamy teraz na tych konsultacjach, kto kogo będzie uczył, Szmal za Kretę czy za Kreta Szmala? Zdecydowanie Szmal za Kretę, tak. No. Na razie jeszcze dużo mi brakuje do tego, co Sławek w swoim życiu osiągnął, także. Ale bardzo się cieszę, że mam jakąś taką okazję pojechać na te konsultacje, zagrać w kadrze B. Na pewno gdzieś tam też buduję psychicznie i umacnia to pewność siebie.